Czy Chromebook Plus to dobre rozwiązanie do pracy biznesowej? No, od miesiąca jest to moje główne narzędzie pracy. Jestem tenerem zarządzania, więc wszelkie aplikacje biurowe, dużo spotkań Teamsowych, trochę pracy z PDF-ami. To jest moja codzienność. No więc dzisiaj w 10 punktach podsumowanie moich doświadczeń. Pierwszy punkt to bezpieczeństwo. Dlatego, że Chromebooki słyną z tego, że są jednymi z najbardziej cyberbezpiecznych urządzeń. No bo po pierwsze dlatego, że są operacyjny jest prawie zupełnie kontrolowany przez chmurę googlową. Po drugie też procesor jest tak zbudowany, że to wszystko sprawia, że jesteśmy w miarę w miarę bezpieczni, jeśli chodzi o wszelkie ataki cybernetyczne. No tak, ale z drugiej strony oznacza to zdanie się w 100% na Google. No firma Google żyje głównie nie z tego, że sprzedaje system operacyjny, tylko, że analizuje nasze dane, sprzedaje reklamy, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że z jednej strony dostajemy dobre bezpieczeństwo, z drugiej strony, no już nie u nik w tym momencie wszelkiej inwigilacji googlowej no bo jesteśmy w ekosystemie googlowym. Drugie doświadczenie, no to jest takie, że można wygodnie pracować na Chromebooku Plus, bo jest tam dobry pakiet biurowy Google. Można też używać Microsoftu 365, dlatego że te chmurowe rozwiązania microsoftowe fajnie sobie działają i to w mojej pracy jest wystarczające. Natomiast no jest to system, który jednak zakłada regularne, częste o ile nie ciągłe bycie podłączonym do internetu. Bo tak, można tutaj pracować w trybie offline'owym, te dokumenty googlowe, które, na których pracujesz w aplikacji Google'owej pracują wtedy, gdy nie ma internetu. Ale jednak ta ciągła synchronizacja, jednak to wychodzenie z tej aplikacji przeglądarkowej, jest obecne w Chromebooku. Także tak, dobrze działa jako pakiet biurowy, ale zakłada to, że jednak będziemy prawie cały czas z dostępem do internetu. Z poprawką na to, że tak, to prawda, można pracować offlineowo, tylko ja to traktuję jako pewien wyjątek nie reguły, jeśli chodzi o Chromebooka. Trzeci ważny argument to jest czas baterii. To bateria spokojnie wytrzymuje cały dzień takiej regularnej pracy biurowej, to jest duży plus, ale z drugiej strony czy mój iPad, czy jak miałem MacBooka Pro na procesorze M1, to one też wytrzymywały cały dzień. Czwarty ważny punkt dla tych, którzy stronili od chromebooków z powodu pracy z multimediami, szczególnie z montażem filmów. Faktycznie, w tych najnowszych chromebookach, w tej edycji o mocniejszych procesorach, z większym zasobem pamięci operacyjnej działa LumaFusion, czyli moim zdaniem jeden z najlepszych mobilnych software'ów do obróbki wideo. Ja go poznałem na iPadzie i w tej chwili on jest dość dobrze dopracowany do pracy z Chromebookami w swojej wersji Androidowej. Także tak jest, LumaFusion pozwala spokojnie montować wideo w rozdzielczości do Full HD, czyli do 1080p. Przy moim Chromebooku, gdzie ja mam 8 Gigabajtów RAMu to przy 4K to już sobie ciężko radziło, ale dobra, zakładamy, że Full HD to jest to, co potrzebujemy. Można spokojnie i dobrze edytować wideo, co jest nowością, jeśli chodzi o Chromebooki. Aczkolwiek z drugiej strony LumaFusion na takich samych plikach na iPadzie, nawet na tym malutkim moim iPadzie, iPadzie mini, renderuje szybciej niż na Chromebooku Plus. Piąty ważny punkt, no to Aplikacje androidowe, które mamy dostępne w Google Play działają na Chromebooku, czyli poza tym co mamy w przeglądarce, poza tym co dostajemy od firmy Google jako takie normalne, standardowe wyposażenie Chromebooka, jest wzbogacone o praktycznie wszelkie te aplikacje, które są androidowe, aplikacje, które wiszą w sklepie google'owym. To prawda, to jest duży plus, ale no to wystarczy... Tylko tym znam, którzy nie potrzebują aplikacji laptopowych czy w wersji Macowej, czy w wersji Windowsowej. Także to jest ważny argument dla takich ludzi jak ja, gdzie ja nie mam jakiś specjalistycznych aplikacji to wystarcza. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że w jakiś sposób Wasza praca wiąże się z aplikacjami, które mają tylko i wyłącznie wersje laptopowe na Windows albo na Maca, no to tu rzecz jasna tego nie zainstalujemy. Kolejny duży plus to jest to, że mam tutaj dostęp do bardzo wielu aplikacji stworzonych pod Linuxa, takie jak GIMP, Audacity, OpenOffice. One są dostępne poprzez specjalną taką instancję Linuxa, gdzie tej Linuxowo instalujemy na chromebooku, a potem już po prostu poprzez ikonki na chromebooku mogę te aplikacje odpalać. To dla mnie było to dużą pomocą, jeśli chodzi szczególnie o takie rzeczy jak przygotowanie dźwięku do podcastu i tak dalej, także to poważny plus tutaj Chromebooka. No aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że mimo że ta instalacja aplikacji windowsowych jest linuxowa jest w miarę prosta, to oczywiście wymaga znajomości tych podstawowych komend linuxowych. Do 10 lat wsparcia na tych najnowszych Chromebookach, no to jest Duża, gruba deklaracja ze strony Google, które wspierają ten system operacyjny. Aczkolwiek w tej chwili, na przełomie roku 2023-2024, to już nie robi aż tak ogromnego wrażenia, dlatego że też inni producenci idą w te ślady. Kilkuletnie, pięcio-, sześcio-, siedmioletnie wsparcie no, dla iPadów no, to było znane. W tej chwili wiem, że Samsung też idzie w tą stronę, żeby dłuższe wsparcie dawać. Także mi się wydaje, że te wiele lat wsparcia to będą tak naprawdę domeną też innych producentów. No ale faktem jest, że tutaj jeśli chodzi o Chromebooki, to jak sprawdzamy sobie na stronie Google i widzimy jaka jest data końca wsparcia danego systemu, no to robi to dobre wrażenie. Ten laptop na... W systemie operacyjnym Chrome odpala się bardzo szybko, a aktualizacje wgrywają się w tle na takim gdzieś tam zwierciadle tego na kopii tego mojego systemu, no i w momencie, jak dostaję informację, jest nowy system, wystarczy, że tak naprawdę zrestartuję i działam na nowej wersji systemu Chrome. Także to bardzo ładnie jest zrobione. Koledzy, koleżanki, którzy pracują na Windowsach mówią, że no, dla nich to tak naprawdę jest coś niewyobrażalnego, żeby nie mieć tego problemu z tymi aktualizacjami, które ciągle im gdzieś utrudniają robotę. Natomiast no, z drugiej strony powiem, że no, jeżeli nie pracujesz na Windowsach, czy, ale, ale pracujesz na przykład na środowisku z jabłuszkiem, no to tamte Aktualizacje nie są aż takim bólem dolnej, tylnej części ciała, jak w przypadku Windowsu, więc tu jakby wyraźna przewaga chroma, jeśli chodzi o pracę z Windowsami, ale tak w porównaniu z ekosystemem jabuszka, no to to, że to się szybko odpala i te aktualizacje wchodzą bezproblemowo, to nie jest przecież nic nadzwyczajnego z takiej perspektywy. Tutaj Chromebook Plus, no to. To jest symbol tych urządzeń, które mają trochę mocniejszy hardware, lepszą specyfikację, bo dzięki temu firma Google jest w stanie dostarczać tutaj wsparcia, na przykład przez sztuczną inteligencję, do różnych rozwiązań, na przykład kamerowych, także tutaj kamera, rozmywanie tła i tak dalej, to wszystko jest wspierane przez AI i to ładnie wygląda, to jest ciekawie reklamowane, natomiast tak prawdę mówiąc, w mojej codziennej pracy to najtańszy iPad lepiej sobie radził z tym Teamsami, z Zoomem, z tym jak tam Wyglądał obraz, jak pracowała kamerka, niż ten Chromebook Plus. Także, z jednej strony fajnie, idzie to w stronę profesjonalizacji multimediów, ale w praktyce no, jest, to, jest, to, jest to wciąż coś, co moim zdaniem jest niewystarczające jak na moje potrzeby. Mam tutaj w tym moim Chromebooku Plus ekran dotykowy ze wsparciem rysika. Ten rysik też rozpoznaje polskie pismo. Nakleiłem na ekran też folię, która sprawia, że te wrażenia pisania są lepsze. No tak, ale to urządzenie półtora kilogramowe wielkości laptopa, bo to jest urządzenie dwa w jednym, jest po prostu za duże, żeby go używać jak tablet, który gdzieś tam sobie położysz na kolanach, czy nawet na biurku i będziesz po nim pisać. Co więcej, można było dokupić rysik, ale tego rysika ani nie ma gdzie schować, ani gdzie przypiąć. Także koniec końców ten ekran dotykowy, praca z rysikiem. Faktycznie jest, ale dla mnie nie jest szczególnie przydatne. I to było ta dziesiątka tych argumentów, tak, ale jeśli chodzi o Chromebooka Plus. Także czy jestem z niego zadowolony, czy y, zostanie ze mną na dłużej? Ja myślę, że zostanie jeszcze przez kilka miesięcy, bo chcę sobie też wyrobić zdanie na temat tych rozwiązań, nie tylko tego konkretnego urządzenia, ale generalnie linii urządzeń Chromebook Plus chcę je poznać przez dłuższy czas, także myślę, że jeszcze przez kilka miesięcy będę używał. Jestem w stanie na tym urządzeniu pracować, w zasadzie niczego mi nie brakuje, jeśli chodzi o moją codzienną pracę, szczególnie, że ja zwykle potrzebuję dwóch urządzeń, także w tej chwili tym moim urządzeniem takim do tych większych projektów gdzie potrzebuję coś na dwóch ekranach wyświetlać to jest właśnie Chromebook Plus natomiast tym urządzeniem przez które robię czy spotkania z klientami na Teamsach czy transmisje na moim kanale YouTube'owym czy tak jak w tej chwili gdy nagrywam jakiś materiał dla Was drodzy widzowie, no to do tego służy mi iPad mini. Także tutaj w tym momencie ten mój Chromebook Plus w tandemie z iPadem mini całkiem dobrze sobie radzi. Ale tak jak mówiłem na wstępie, moja praca jest specyficzna. Jestem trenerem zarządzania, więc mi wystarczają standardowe pakiety biurowe plus aplikacje do transmisji i do spotkań online'owych. W związku z tym tutaj, jak mówię, no, mój przykład nie jest reprezentatywny, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest całkiem spora rzesza osób, którym wystarczają podstawowe pakiety biurowe do pracy i tutaj faktycznie ten Chromebook Plus może być wyjściem. Potwierdzam, działa, potwierdzam, jestem w stanie z nim funkcjonować z poprawką na to, co przed chwilą powiedziałem. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, komentarze, to zachęcam tutaj do dyskusji na dole pod tym filmem oraz też w opisie znajduje się link do naszego serwera discordowego. Tam też sobie rozmawiamy na ten temat czy na inne tematy. To na dzisiaj tyle. Serdecznie dziękuję za uwagę i pogodnie pozdrawiam.